Witajcie. Dzisiaj troszkę o logice klasycznej i instrukcji warunkowej, czyli o tym, co dla komputera jest prawdą, co jest fałszem i co z tym zrobić, kiedy już rozpoznam taki fałsz albo taką prawdę. Zapraszam. Logikę klasyczną interesują dwie wartości: prawda i fałsz. Z angielskiego i niemal we wszystkich językach będą to takie słowa zarezerwowane, kluczowe: true i false. Prawda i fałsz. Dla komputera najczęściej prawdą będzie oczywiście sama wartość prawda, słowo kluczowe prawda, jak również prawdą będzie nie zero, czyli wszystkie liczby, które nie są zerem, tak jest w bardzo wielu językach. Samo zero jest fałszem, jakieś niezerowe wartości będą prawdą oraz, i tu już różnie to bywa, nie będę więc tego wypisywał, ale powiedzmy w niektórych językach napis pusty to jest fałsz, a coś tam, napis niepusty, jakieś chociaż jedna literka, jeden znak, będą już prawdą. I tutaj trzeba się po prostu tego nauczyć, co dla jakiego języka oznacza ściśle tą prawdę i fałsz w takim podstawowym znaczeniu. Ale to jeszcze nie wszystko, bo komputer oprócz samych takich podstawowych wartości, jak chociażby, że true jest prawdą, 0 jest fałszem, a 5 będzie prawdą, jeszcze ma rozumienie pewnych porównań, czyli na przykład praktycznie każdy język programowania, jeżeli coś takiego byśmy zapisali, czy 5 jest większe od 8, to coś takiego maszyna też interpretuje i wie, że wartość całego tego wyrażenia będzie fałsz, no bo 5 nie jest większe od 8. Zatem mamy we wszystkich prawie językach możliwość interpretowania pewnych wyrażeń, pewnych wartości właśnie tak dwuwartościowo. Tak, nie, prawda, fałsz. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby zamiast porównywać literały, co tak naprawdę nie ma większego sensu, porównywać te zmienne, o których już sobie mówiliśmy, czyli na przykład czy x jest mniejszy od y. Jeżeli x byłby wartością liczbową, podobnie jak y, no to już takie porównanie ma sens, bo pod x może być piątka, pod y dziesiątka, no i już wiemy, że komputer jest w stanie zredukować ten zapis do wartości tak lub nie, prawda, fałsz. Co więcej, między tą prawdą i fałszem mogę wstawiać takie operatory logiczne, tutaj podstawowe trzy wypisałem, właśnie i lub i nie, czyli to jest koniunkcja, alternatywa, negacja, najczęściej właśnie and or not, w niektórych językach będą to jakieś takie operatory. I jeżeli bym sobie łączył takie różne wyrażenia w takie całe ciągi, o na przykład, i tu powiedzmy jakieś z większe równe 5. No to co by to oznaczało? Zobaczcie. Otóż najpierw odpowiedź byłaby na to, powiedzmy, że to byłby fałsz. Tu mamy lub, tu też okazuje się, że byłby odpowiedź byłaby na przykład fałszywa. No to już z logiki klasycznej, te działania logiki klasycznej możecie sobie sprawdzić, ale wiemy, że fałsz lub fałsz daje fałsz. Zatem całe to wyrażenie daje jedną odpowiedź, fałsz. I generalnie komputer wszystkie takie wyrażenia, które dają się przedstawić jako fałsz lub prawda, nawet gdybym je tutaj łączył właśnie koniunkcją, alternatywą, mogę tam negować, no bo na przykład nieprawda to jest fałsz, a nie fałsz to prawda. Zatem niezależnie jak długie byłyby te ciągi takich działań, takich wyrażeń, one jeżeli dadzą się zredukować, to komputer je zredukuje i w ostateczności ta redukcja doprowadza nas tylko do tego, iż w tym miejscu tego całego długiego zapytania, tego warunku, bo tak też można powiedzieć, będzie albo prawda, albo fałsz. I cała ta redukcja jest zgodna z zasadami właśnie tutaj tej logiki klasycznej. Ja tak może jednak szybciutko, skrótowo powiem, że prawda i prawda zawsze jest prawdą, prawda i fałsz, tak? Zawsze jest fałszem, nawet jeżeli zamienię je miejscami, to dalej jest fałsz, a fałsz i fałsz to zawsze jest fałsz. Zatem tylko dwie prawdy połączone za pomocą i dają prawdę. W przypadku alternatywy prawda, będę pisał tylko L, lub prawda, to jest oczywiście prawda, prawda lub fałsz, to jest oczywiście też prawda, bo dałem alternatywę, wybierz sobie, to jest prawdziwe lub to jest prawdziwe. No, to wprawdzie nie było, ale tam to było, ja powiedziałem lub i tak dalej, zamienianie tego miejscami fałsz lub prawda nie ma znaczenia, to też jest prawda, no i tylko fałsz lub
Fałsz daje nam fałsz. Zatem to są te działania. No i jeszcze negacja, czyli powiedzmy nieprawda, czy tam nie fałsz, niech będzie, to jest prawda i odwrotnie. Zatem to są nie wszystkie działania, ale chodzi o to, że dla komputera te działania są zrozumiałe. I jeżeli jest jakieś wyrażenie, które da się zredukować do fałsz lub prawda, to między tymi zredukowanymi wyrażeniami mogę wstawiać te operacje i, lub i tak dalej. W efekcie mogę tworzyć całe takie ciągi zapytań. Czy to jest mniejsze od tego i czy tamto spełnia coś, co i tak dalej. Jeśli całe takie ciągi dadzą się redukować do prawdy i fałszu i komputer będzie rozumiał to, czyli będzie to wciąż prawda i fałsz w jego świecie, czyli porównywanie liczb, tego co on rozumie, to taka redukcja otwiera mi drogę do czegoś mega fajnego. Do czego? Do instrukcji warunkowej. Praktycznie w każdym języku programowania spotkacie taką instrukcję if. Ta instrukcja bazuje na fakcie, że komputer rozumie, czym jest prawda i fałsz. I to jest naprawdę taka mega pierwsza, najważniejsza instrukcja, jaką poznacie, która pozwala tak naprawdę programować komputer. Dlaczego? Bo obsługuje jakby różną reakcję na pewne wydarzenia, które się dzieją w maszynie. Pozwala nam decydować, ściślej będzie potem decydował komputer, ale my możemy to zawczasu przewidzieć, zaprogramować. Mówiąc krótko, wykonywane są w komputerze jakieś instrukcje, coś tam się dzieje, program działa, coś robi, ale w pewnym momencie możemy zapytać maszynę o coś. Jeżeli, if, i tu najczęściej następuje taki ciąg wyrażeń, które dadzą się zredukować właśnie do tej naszej prawdy lub do fałszu w rozumieniu, jakie opisałem wcześniej, czyli będą to dla komputera zrozumiałe prawdy i fałsze. Wiadomo, że nie zapytam się o jakąś prawdę filozoficzną, bo maszyna tego nie zrozumie, ale już tam czy 5 jest mniejsze od 10, to ona wie. Zatem w pewnym momencie w programowaniu będę chciał sprawdzić stan moich zmiennych, które znajdują się w pamięci i ściślej do czego się na przykład porównać, zapytać. Jeżeli coś jest prawdą, ewentualnie nie jest, to zrób to tylko, a jakby nie było to prawdą, to zrób tamto. Czyli w zależności od odpowiedzi na to pytanie, mój program pójdzie jedną ścieżką, a drugą nie. Albo pójdzie tą ścieżką i wtedy już tą ścieżką nie pójdzie. Zatem ta instrukcja pozwala mi jakby rozbić wykonywany program na dwie alternatywne jakby takie historie. Coś jakby albo się zadzieje to, albo się zadzieje tamto, ale na pewno nie zadzieją się dwie rzeczy naraz. Powiedzmy, ten if jest wszędzie, w każdym programie, w każdej gierce, wszędzie. Po prostu tam jest miliony ifów jawnych, ukrytych, ale one tam są. Jeśli raz klikniesz na ikonkę, się zaznaczy, ale nic się nie otworzy. Jak dwa razy klikniesz, to się otworzy. Tam jest ukryte jeżeli coś, to i tak dalej. Oczywiście między liczbą, porównaniem na przykład, czy x jest większe od 5, a sprawdzeniem, czy ja kliknąłem dwa razy, jest pewna istotna różnica, ale to w przyszłości zobaczycie. Tak czy inaczej, idea jest zawsze taka, że ta instrukcja pozwala zinterpretować pewne wyrażenia, które dają się zredukować do prawdy lub fałszu i interpretując to jako prawdę, robi jeden ciąg instrukcji, a jeśli fałsz, to drugi. I te takie rozgałęzienia oczywiście one mogą się namnażać, no bo powiedzmy, że tutaj, kiedy wykonałem coś, gdy to była prawda, to tu ponownie mogę zaifować, o coś zapytać i znowu mój program rozgałęzić. Mówiąc krótko, mój program może się w bardzo ciekawe sposoby tutaj rozwijać, zachowywać. Niektóre ścieżki mogą gdzieś wracać, zapętlać się, o tym też w przyszłości. Tak czy inaczej, ten if, który jest bardzo częstym słowem kluczowym, gdy chodzi o te instrukcje, chociaż spotkałem też i if, takie dwa razy IIF w jakiś tam, a to chyba było w jakiś MySQL-owy, ale nieważne. W każdym razie ta instrukcja jeżeli, na którą napotkacie pewnie wielokrotnie i to już na samym początku, bez względu na język, to jest takie serduszko decyzji. Pierwsze decyzje. Maszyna będzie sprawdzała stan jakichś tam wartości, które ma w ramie i na tej podstawie coś się będzie działo.
użytkownik może zaingerować, na przykład wprowadzi jakieś dane z klawiatury w trakcie działania programu, zareaguje myszką, coś wykona, stan jakiejś rzeczy się zmieni i już będziemy mogli sprawdzić, jak się zmienił i podjąć decyzję. Powiedzmy, gra komputerowa, strzelasz, leci pocisk, no i teraz uderzył. No i teraz pytanie, jeśli uderzył w głowę, no to tam wiadomo, co się stanie. No, jak w rękę, no to pewnie coś mniej się stanie. A jak w ogóle uderzył, ale w ścianę obok, a nie w gracza na przykład, no to zupełnie coś innego musi się zadziać. Tam wszędzie zaszyte jest to if. Czasem bardzo rozbudowane, czasem trochę takie, powiedzmy, zawiłe. Czasem częścią jest to jakiejś pętli, która się powtarza. To już jest jakby dalsza część, serce programowania, moim skromnym zdaniem, zaczyna się od dobrego zrozumienia tej najprostszej instrukcji, która sprawi, że wasz komputer będzie udawał, że zaczyna myśleć i decydować samodzielnie. I w pewnym sensie tak jest. Jeszcze coś dopowiem. Momencik. Na koniec jeszcze informacja o takim drugim słówku, które bardzo często występuje w parze z tym pierwszym, z tym if naszym, to jest else. Jeżeli coś jest prawdą, to będzie wykonany ciąg instrukcji o ten tutaj u góry, gdy prawda, o tu mogą być te instrukcje, tam 1, 2, 50, to już nieważne, w każdym języku jest jakiś sposób, żeby je wykonać, ale wtedy nie wykonają się te instrukcje. Jeżeli jednak odpowiedź na pytanie, które tutaj mnie nurtuje po tym if, jest fałszywa, to wtedy te nie zostaną wykonane, a wykonają się instrukcje o tutaj po tym słowie kluczowym else. Dlaczego je podałem? Bo te if else jest naprawdę w bardzo wielu językach i to jest ta alternatywa, że co, gdy nie jest odpowiedź prawdziwa, nastawiane tutaj moje pytanie. If, ewentualnie if else. Czasami są to bardziej jeszcze rozwinięte konstrukcje, ale to już w konkretnym języku sobie zobaczycie. Tak czy inaczej, podsumowując, komputer rozumie logikę klasyczną, w pewnym zawężonym zakresie radzi sobie z definiowaniem, co jest prawdą, co jest fałszem. Głównie chodzi tu o porównywania liczb, o jakieś takie założone rzeczy, typu, że napis pusty jest fałszem. Możemy też to rozwijać, ale to jak już mówiłem, niuanse dalsze każdego języka pozwalają na szersze spojrzenie na to, co jest tą prawdą i fałszem. Możemy sobie definiować bardziej rozbudowane tutaj porównywania i to nie tylko mówię o ciągu złożonym z lub i czy tam negacji, nie, ale też o porównywaniu rzeczy pozornie bardzo złożonych. Ale to już jest takie, powiedzmy, dalsze programowanie, kiedy sobie przeciążamy operatory na przykład. Nie mieszajmy. Jak już wiemy, co to jest prawda, fałsz, to wiemy, że komputer stosuje logikę klasyczną i wie, jak prawdę i fałsz łączyć koniunkcją, alternatywą, negacją. Są też jeszcze inne operacje. Zachęcam do tego, by sobie poszukać, jakie. O, na przykład możecie zobaczyć, co robi taka operacja XOR. A też ciekawa. A to wszystko, kiedy już maszyna wie, co jest prawdą i fałszem, prowadzi nas właśnie do tej królowej, moim zdaniem, najprostszej, najszybciej potrzebnej i najpiękniejszej instrukcji, która programuje komputer. Tyle na dzisiaj. Sorry, tak patrzę ciągle jakby gdzieś tu w bok, ale tak sobie klawiaturę postawiłem, a stopowanie wymaga zerknięcia, bo tak nie mogę trafić. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.